Cześć, witajcie, z tej strony Grid 79. Pojawiły się nowe przecieki, ale nim zacznę siać jakieś teorie spiskowe, chciałbym, żebyście pamiętali o tym, że są to tylko przecieki. Duchy, okruchy znalezione gdzieś w kodzie gry i nie jest to nic pewnego. Ale od kilku już dni internet szumi, że pojawia się nowa ekspedycja Crucible, czy po naszemu Tygiel. Pojawiły się screeny nowych przedmiotów, nowych banerów, plakatów, być może rzeczy do postawienia, do ozdobienia naszych baz, tak jak te kryształy. Myślę, że w niejednej z nich znajdą swoje miejsce. Dodatkowa smuga plecaka, jeszcze tam było wspomniane też o dodatkowy baner, było wspomniane też o ognistej i elektrycznej smudze. Tutaj typowo już widzimy etapy ekspedycji. Kamienie milowe, czy jak to się w naszej wersji nazywa. Nie wiem, czy przez przypadek zostało to wrzucone do kodu gry już teraz, czy jest to jakieś przygotowanie się do najnowszej ekspedycji, ale wygląda to bardzo ciekawie. Dodatkowo na Reddicie chyba, poprawka, na Twitterze pojawiła się informacja, że jednym z punktów ekspedycji będzie budowa naszego własnego robota. Ta ekspedycja będzie zawierać dużo lore tego świata, budowy robotów, czy też da nam możliwość dotarcia do planety robotów, czy systemu robotów. Powiem wam, że jestem w diabłu ciekaw, co nas czeka w następnej ekspedycji. Jeżeli to, o czym teraz mówię, jest prawdą, no to może być grubo. Zasadniczo roboty pojawiły się już w dodatku Interceptor. Kojarzycie te genofagi rozbite obok obozowisk opuszczonych? Tutaj w kodzie gry odnaleziono ich części. Korpus, kończyny, głowę, duszę. Możliwe, że będziemy w końcu mieli jakiegoś konkretnego kumpla. Tutaj pozwoliłem sobie ukraść od kapitana Steve'a złożonego robota. Poświęcił on trochę czasu, żeby w Photoshopie poskładać wszystkie części do kupy i mniej więcej odtworzyć wygląd tego, co być może będziemy mogli zbudować. No i z najnowszych newsów to by było na tyle. Jeśli chodzi o aktualizację, a przynajmniej o moją nadzieję co do najnowszej aktualizacji i do najnowszej ekspedycji. Jeżeli pojawi się coś nowego, z pewnością dam znać. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.